Witamy was na kanale Bush Brothers, to jest Krzysztof. Cześć. Ja jestem Janusz, mamy 8 lutego 2017 roku. Za chwilę będziemy rozbijać tutaj nasz zimowy obóz. Jak rozbijemy obóz, rozpalimy ognisko i będziemy gotować chili con carne. Jest minus 8 stopni. Jo. Budowa obozowiska w trakcie. To jest pierwsze łóżeczko. To jest drugie łóżeczko. Na to położymy tarpy. Tu jest ognisko, znaczy będzie ognisko. No i proszę ja was, na razie to tyle. Jeśli chodzi o konstrukcję łóżka, to najpierw powstały dwa trójnogi. Potem zrobiliśmy tutaj poprzeczki, jedna, druga. No i belki położyliśmy i łóżeczko działa. Jest stabilne. Krzysztof udowodni, że łóżko jest stabilne. Łóżko jest wygodne. No, także teraz pozostaje nam tylko na tym rozbić tarpy, i rozpalamy ognisko. Namaluj mnie jak jedną ze swoich kochanek. Obóz mamy praktycznie rozbity. Tarpy wiszą. W tej chwili myślimy nad zasłonięciem się po bokach, żeby nam ciepło nie uciekało. Dokładnie. Dookoła ptaki Hitchcocka. Jutro będziemy myli tarpy, bo nas obstrają. Dokładnie. Czy masz? Jest ogień. Jest ogień. Uwaga. Za chwilę będziemy gotować na ognisku chili con carne. No i co będzie nam potrzebne? Mięso wieprzowo-wołowe, przyprawa do chili con carne, gotowa mieszanka, koncentrat pomidorowy, czerwona fasolka, pomidory krojone, kukurydza, papryka, czosnek i cebulka. Dawaj mięso. Już? Tak. Przede wszystkim mięso. Do już podsmażonej cebulki, czosnku i papryki dorzucamy teraz mięso. Patrz jak się zjarało tam z boku. Mamy podsmażone mięsko z cebulką, z czosnkiem i papryką. Dodajemy pomidorki krojone z puszki, żeby było nam łatwiej. I na ogień. I na ogień. I gotujemy dalej. Dodajemy teraz koncentratu pomidorowego do całości. Patyk, to jest chyba kiepski pomysł. Dajemy wszystko, bo zależy nam na smaku esencji. Dorzucamy teraz kukurydzę.
zamieszamy. Masz ten. Więc załamasz. Dorzucamy teraz fasolki. Stawimy to jeszcze na ogień, co? Zwolnij się, podejrzewam, bo pewnie, że... Dobra, dobra sprawa. Godzinę 21:30. Jak widać na termometrze w obozowisku mamy jakieś 2 na plusie. Ale to jest skrajny punkt obozowiska. Skrajny punkt do obozowiska, dokładnie tak jak Krzysztof powiedział. Tu mamy ognisko. I tak wygląda wszystko. A tam jest Warszawa, pokaż Warszawę. W moich snach wciąż Warszawa. Powoli sposobimy się do snu. Ognisko mile się żarzy. Co tam, Krzysztof? Ja się nie włącza. Tak wygląda nasze obozowisko z daleka. Zaraz zobaczymy, ile mamy stopni. Plus 5. Krzysztof już śpi. Ja powoli zbieram się do snu. Jest 3 rano. Dołożyliśmy do ogniska. Idziemy dalej spać. Dzień dobry Państwu. Jest godzina 7:17. Właśnie wstaliśmy. Podgrzewamy jedzonko. Wypijemy kawkę. I czas będzie zbierać obozowisko. No ale jeszcze się pocieszymy chwilę nim. Komóreczka pokazuje, że w okolicy jest minus 7 stopni. Na naszym termometrze jest plus 2 na razie, chyba, z tego co widzę. No i co, bierzemy się zaraz za robotę. W sensie trzeba wstawić wodę na kabusie, żeby się ogrzać, żeby morale wzrosły. Żeby wam nie marzły nogi podczas takiego zimowego kimania w piworku. Takie skarpeteczki, mistrzostwo. Cieplutko w nóżki było tym razem. Nasza ostatnia zimowa nocka właśnie dała mi odczuć to, że takie skarpeteczki są potrzebne. No i tak właśnie, nasza przygoda dobiega pomału już końca. Nocka nie była zła, było całkiem nieźle. Co prawda nie zrobiliśmy tym razem nody syberyjskie, więc jak ognisko dogasało, robiło się zimno. Któryś z nas wstawał, dokładał i za chwilę znowu było ciepło. Spało się wygodnie na tych łóżkach, stabilnie, nic się nie trzęsło. No termicznie było w porządku też. No tyle, że tragedia była, trzeba było wyjść ze śpiworka i dołożyć do ogniska. Rzeczywiście w nocy tutaj to zimno było, zimno. Dogasimy ognisko, dopijemy kawkę. Skropniemy sobie jeszcze trochę chili na drogę, żeby rozgrzać się przed drogą. No i co? Korzystając z okazji, chcieliśmy serdecznie pozdrowić ekipę Adventure, Samotnika, cały Bushcraft Poland, no ale przede wszystkim was, naszych subskrybentów,
pozdrawiamy serdecznie. No i jeśli filmik wam się podobał, to subskrybujcie nasze lajki i zostawcie komentarz w górę. Do zobaczyska, trzymajcie się. Bye.